Czasami przychodzi kryzys. Człowiek ma ochotę zrelaksować się po chujowym dniu w pracy, usiąść na fotelu, włączyć muzykę i odpłynąć. Ale coś mu nie pasuje. Jakby każdy utwór, którego słucha, wydaje się być straszliwie chujowy. Potem nachodzi ochota obejrzenia jakiegoś ostatniego hitu filmowego. Oglądam 5 minut i mam ochotę bić po pysku własny monitor. Ostatnim ratunkiem są gry komputerowe, ale i tutaj spotyka mnie straszliwy zawód, bo oto na serwerach Counter-Strike'a i nowego Call of Duty mnożą się same dzieci. Bezpańskie szczeniaki spuszczone ze smyczy w wirtualny świat, gdzie mogą udawać dorosłe bulldogi. Po 10 minutach gry zespołowej dostaję takiego ataku kurwicy, że mam ochotę poświęcić resztę tygodnia na znalezienie tych dzieci w realu i ubiciu im mordy. Wtedy jednak uspokajam się i przypominam sobie, że jest inne rozwiązanie. Typowo hipsterskie, ale nie martwi mnie to, w końcu nikt nie patrzy. Czas sięgnąć po to, co retro. Stara przyjaciółko, powierniczko smutku. Godziny, miesiące, lata spędzone nad twym zacnym obliczem. Nigdy nie zmęczona moim uporem, nigdy nie znudzona moją determinacją, by tylko przejść, dojść dalej, pobić rekord. Czemu nie wyjebałem jej na złom, zapytacie się? Odpowiedź jest prosta. Kogoś takiego nie można po prostu zapomnieć. Bo nikt tak nie kochał dzieci lat 90. jak właśnie Amiga. Cieślo z Nazaretu, ileż ja w to napierdalałem. Ile mojego życia przelało się w ten pikselowy świat, od którego wyobraźnia wirowała na granicach szaleństwa, a dziś wywołuje uśmiech nostalgii. Czym byłoby moje dzieciństwo, gdyby nieokreślony zestaw gier? Po pierwsze, Lotus. Ta prędkość, ta rywalizacja ze starszym bratem, który koniec końców i tak pozwalał mi wygrywać. Te identyczne trasy, które różniły się tylko i wyłącznie kolorem. Ta gra miała więcej emocji niż wszystkie nowe NFS-y razem wzięte. Połamałem nie jeden joystick, starając się nie wpaść na pobocze albo wjechać do boksu. Po dziś dzień marzę o kupnie własnego Lotusa. No gdzie kurwa skała na środku drogi, no? Kolejne są lemingi. Dzisiejsze Simsy to śmieszna zabawa dla 30-latków z problemami oraz nastolatek, które lubią topić swoje awatary, a potem budować willę na kodach. Lemingi miały coś, czego dziś grom brakuje. Ryzyko popełnienia nieodwracalnego błędu. Źle wykopany tunel, pierdol się, zaczynasz od początku. Straciłeś leminga z killoffem, pierdol się, game over. Źle położyłeś kładkę i lemingi nie mogą przejść dalej, tak bardzo, chuj ci w dupę, lecisz od zera. Moonstone. To pierwsza w moim życiu gra łącząca RPG, bijatykę i mroczny klimat fantasy. W Niemczech była na liście gier zakazanych, u nas napimpalał w nią prawie każdy. Nic dziwnego, że zacząłem grać w Warhammera. Ta gra to idealny starter dla każdego dziecka, które chce zatracić się w świecie pełnym zła i ciemności. Z perspektywy czasu patrzę, że rodzice powinni zabrać mi tą grę. Może wtedy bym się uczył zamiast kręcić piątki o RPGach. Mortal Kombat 2. Nie no, kurwa, tutaj rodzeństwo przestawało być rodziną. Każdy cios był niczym szpila w serce. Każdy kombos niczym cios w piszczel, a każdy finish him niczym okrzyk zdrady. Chyba jedyna gra, podczas której mój brat miał łzy rozpaczy w oczach, a nie ja. Po dziś dzień jestem anonimowym mistrzem opierdalania każdemu ryja w bijatyki. W realu składam się jak leżak po jednym sierpowym, ale skorpionem przerobię cię na kebaba. No i jest.
mój skarb, moja legenda. Golden Axe. Czy trzeba mówić coś więcej? Epicki wojownik, sexy laska z za dużym mieczem i nie tylko i krasnolud, którym najlepiej rozpierdalał się całą grę. Przejście tego gówna było nie lada wyzwaniem, ale pokonanie ostatniego bossa doprowadzało mnie do swoistego katarsis. I te karły z miksturami, co za małe, wstrętne parszywce. Wiem, że ten odcinek dla 80% odbiorców mojego serialu będzie traktował o jakimś starym, głównie grach sprzed 20 lat i w ogóle retro chujni, której przecież nikt już dziś nie wspomina. Pamiętajcie jednak, że ten sam los czeka wasze gry, w które tak chętnie pocinacie. League of Legends, Counter-Strike, Call of Duty. Wszystkie te gry za 20 lat zostaną zapomniane i pamiętać o nich będziecie tylko i wyłącznie wy. A wasze dziecko na widok rozjebanego Nexusa powie jedynie: tato, co to za stara chujnia? Przypomnijcie sobie wtedy moje słowa i ten zacny odcinek.